obrońcu życia, dzieci poczętych, życia ludzkiego, od poczęcia do naturalna śmierć. Módlmy się o obronę dla Magdaleny Odnowionej za to, iż publicznie daje świadectwo prawdzie o człowieczeństwie, o życiu ludzkim od chwili poczęcia. Módlmy się o zanikanie represji, prześladowań wobec obrońców życia dzieci poczętego na Zachodzie w postaci obciążania różnymi karami, aż po uwięzienie tych, którzy bronią prawdy o człowieczeństwie, którzy bronią ludzkiego życia zgodnie z prawem naturalnym, zgodnie z prawem Bożym, zawartym w przykazaniu piątym, nie zabije. Módlmy się zarazem o opamiętanie i nawrócenie dla tych, którzy prawu do życia od poczęcia po naturalnej śmierci sprzeciwiają, którzy poprzez środki społecznego przekazu, poprzez różne formy oddziaływania na ludzi, także edukacyjne czy pseudokulturowe, próbują wdrożyć takie przekonanie, iż życie człowieka jest własnością innych ludzi, może z tą własnością czynić co chce, dysponować się w jakikolwiek sposób, aż po eksterminację, aż po niszczenie, aż po utylizację w przypadku metody in vitro, gdy zamraza się bardzo liczne zarodki ludzkie, a potem się je niemal wszystkie utylizuje. Zresztą sama procedura zamrażania czy odmrażania jest nieludzka, wiąże się śmiercią znacznej części zarodku, a przecież zarodek ludzki to nowy człowiek. Są różne formy przestosowania środków wczesnoporonnych czy antykoncepcyjnych, które mogą mieć również znaczenie. Działanie wczesnoporonne, chodzi o środki hormonalne. Gdy w Polsce obowiązuje prawo, iż jeżeli dawniej bez recepty, a teraz za receptą ktoś zgłosi się do apteki w ośrodek planowań wczesnoporonny, dzień po stosowany w stosunku, może ten środek otrzymać i czynić z nim co chce. Jest to niegodziwość, jest to wielkie bezprawie, które także w naszej ojczyźnie się dzieje. Następnie eksterminowane są masowo na Zachodzie dzieci obciążone tak zwanym zespołem Downa, Rysonga, tak zwanym mongolizmem. 90-kilka% tych dzieci po rozpoznaniu owej formy upośledzenia jest zabijana. W Polsce podobno około 30%, blisko 1/3 tych dzieci po rozpoznaniu owego zespołu Downa jest zabijana. Każdy człowiek ma prawo do życia. Ludzie w różnych formach dotknięci jakimś czy to upośledzeniem, a niekiedy zabijane są te dzieci, które są podejrzane tylko o jakąś formę upośledzenia. Jest to wielkie bezprawie, wielka niegodziwość, która także w naszej ojczyźnie trwa, popierana przez czy to posłów, czy to senatorów, czy to ministrów, czy to różnych funkcjonariuszy i urzędników, którzy często ktoś podają się za katolików, a w swoim postępowaniu i wiarę, i moralność znieważają, jeżeli posuwają się do przyjmowania Komunii Świętej, co się często przecież zdarza, popełniają ciężki grzech świętokradztwa i zniewagi wobec najczęściej milczenia opinii katolickiej w Polsce, nie włączając duchowieństwa, które jakoś z tym się biernie najczęściej godzi, sądząc, że nie ma na to rady. Otóż prorocki głos w Kościele powinien wziąć w obronę każde poczęte dziecko, choćby to wiązało się z pewnymi represjami już nie tylko wobec obrońców dzieci poczętego, ale wobec dzieci poczętych, ale wobec świadków, którzy publicznie głoszą sprzeciw wobec tej formy dzieciobójstwa, która jest nowoczesną formą ludobójstwa. Piąta tajemnica Poledna Durańca Świętego, odmawiam ją w intencji szacunku i miłości wobec życia każdego człowieka od poczęcia po naturalną śmierć. Bez względu na jakość tego życia, istota życia jest ważniejsza od jego jakości. Odmawiamy najpierw dwa proste wzorce. Potężna niebios królowa i Pani Anioł, Ty, która otrzymała nasze słowa, posłannictwo i matkę, by zawrzeć wroga szatana. Pokornie się prosimy, rozkaz szukcowa niebieskim, aby ścigamy szatana. Słonimy ich uchwałę.
a zadzieje i wszędzie wstąpimy do piekła. Amen. Wytrój, ale Aniele, wspomagaj nas zawsze, a przeciwnie Boże, przestać swego Boga, bądź naszą obroną, aby go Bóg obronił w czasie, pokoju o to prosimy, a Ty Bogu niebieskich zastępów, szatana i te duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich, od nich przeciwko mocną bądź strach do piekła. Amen. Proszę, ukoronowanie na święcie Marii Panny w niebie ma królowę nieba i ziemi. Maryja jest królową wszechświata, Panią nieba i ziemi, dzwoni Boga w Trójcy Świętej jedynego. Pragnie jednak Maryja, aby wola ludzka z tą wolą Boga się w pełni zgadzała. Dlatego potrzebne jest i osobiste, i społeczne, i narodowe, i państwowe uznanie Maryi za królową w wymiarze naszego życia doczesnego, bo w wymiarze życia wiecznego Maryja jest królową w sposób oczywisty. Tego zakwestionować się nie da. Natomiast władzę królewską Maryi kwestionują ludzie poprzez grzech i z niewagi wyrządzają Matce na świecie i jej pokazane serce. Formą wynagradzającą za te niewagi jest nabożeństwo 5 osobów miesiąca, do którego wzywa Matka Najświętsza w orędziu fatimskim. W Polsce dokonała się wypowiedzacja Matki Najświętszej jako królowej polskiej korony, zresztą na prośbę Maryi wyrażono kilkadziesiąt lat wcześniej, bo na początku XVII stulecia. Ta intronizacja dokonała się 1966 roku w Lwowie, przed razem kościele Kościołem Katolickim Matki Bożej Łaskawej. A teraz Maryja pragnie objawienia Jezus Chrystus, żeby królowali w naszej ojczyźnie i w innych narodach i państwach, które zechcą poddać się władzy Matki Najświętszej Chrystusa Króla, aby królowali oboje. Aby dokonała się również w Polsce intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Pewnym krokiem w tę stronę był akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana dokonany w ogiewnikach krakowskich przez część episkopatu biskupu, przez liczny zgromadzenie tam wiernych, bo 150 tysięcy tam było wiernych, przez nielicznych przedstawicieli władzy państwowej, obecnych tam prywatnie. Tymczasem trzeba w czysty sposób obie władze zechciały dokonać tej intronizacji zgodnie z wolą samego Pana Jezusa, wyrażoną w przesłaniu skierowanym do Polaków przez Sługę Bożą Rozalię Celakówną w latach 30. ubiegłego stulecia. Ta intronizacja, gdyby dokonała wcześniej, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, mogłaby odwrócić bieg historii na naszą korzyść i korzyść innych narodów. To się nie stało. Wezwanie jest wciąż naglące. Podobnie zresztą jak wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, aby jej niepokalanemu sercu Ojciec Święty w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego na świecie ofiarował Rosję. To wezwanie do tej pory nie zostało spełnione. W przeciwny sposób papieże jakoś unikali spełnienia tego orędzia, tego żądania Matki Najświętszej, ofiarowując czy to świat, czy to narody, czy to zawierzając Matce Bożej Fatimskiej, jak parę lat temu Ojciec Święty Franciszek, który teraz Franciszek wspomniał, nie pokazał sercu Maryi wprawdzie, ale nie ofiarował Rosji, nie wymienił Rosji, wymienił świata. Świat, cóż to jest świat? Może wszechświat? Może wszyscy? Nie. Gdy Jezus zwraca się i Matka Najświętsza zwracają się o przyjęcie orędzia przez określonych ludzi, to że oni nie zasłaniali się innymi, nie mówili, że to inni, prawda, razem, a nie wszyscy, tylko właśnie ci, do których Pan Bóg się przez Matkę Najświętszą, przez Jezusa Chrystusa zwraca. Dlatego wymagane jest od nas posłuszeństwo dla naszego celenia. W pewnej mierze w życiu doczesnym, a na pewno w życiu wiecznym. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, pomóż tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas za pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bołaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za